absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w DMC 3 Dante's Awakening. Tak jak mówiłem, nagrywam ten odcinek zaraz po skończeniu poprzedniego, chociaż nie, nie wiem, czy to wspominałem, ale wspominam o tym teraz, jakby co. Wszystkie orby, które zdobyłem za tamtego Cerbera, było około 10 tysięcy, wydałem je, aby ulepszyć właśnie naszego Cerbera o ten atak. Nazywa się Wiatrak. Aby go wykonać, muszę namierzyć, dać gałkę do tyłu i wcisnąć Y i wtedy robimy taką obrotkę. Zakładam, że to pewnie działa na bazie tarczy. Kosztowało mi to 7,5 tysiąca. 15 tysięcy na ulepszenie ataku. Tu jest co? Normalnie to jest namierz, do przodu i wciśnij. Dobra. No to okej. Rozpocznij misję. Musimy znaleźć klucz do schodów. Okej, jest minimapa. Dobra, side view. Naciśnij D-pad? Co to jest D-pad? Nie mam tutaj czegoś takiego. Dobra, nevermind. Klatka pokazuje aktualne pomieszczenie. Mapa na górze pokazuje. Aha, kolejne pomieszczenia, dobra. O! O, to wygodne. A, okej, dobra, czyli wciskam prawy na krzyżaku, to jestem w tym, w tej mapie. A jak lewy, to jestem w plikach. Dół. Tu jest przy wyborze, góra. Góra to są itemy. Ej, zajebiste. Nawet spoko. Dobra, jest zoom. I takie coś. Okej, spoko. Chociaż myślałem bardziej, że to będzie na tym. Na bieżąco będzie taka minimapa, ale to chyba dopiero w czwórce też wprowadzili. Dobra, test. Czy jak mam Cerbera, czy dalej mogę wykonać ten skok? Czekaj. Nie. Niestety, czyli dopiero w czwórce jest to wprowadzone jako pasywka, która działa cały czas. Trochę szkoda. Nawet trochę wielka szkoda, no ale... No tego nie przeskoczę. Nie w tej części. Dobra, czy coś się kryje... Z tej strony. Nie. Czyli po prostu zrobiłem takie drobne kółeczko. Dobra. Ciekawie, czy będę musiał zdobyć jakąś tą? W sensie, czy ten klucz to będzie dosłownie klucz, czy to będzie jakaś taka moc, która umożliwi mi po prostu przejście przez te drzwi? Close! Such close. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No to się dało się to wykonać, na spokojnie. Tylko muszę dobrze wyczuć moment. Kiedy właśnie... O, czekaj, może to stąd po prostu spróbuję od razu. Nie, stąd to jest beznadzieja. Dobra, ale w sumie z jednej strony... To jest ciekawe, bo z jednej strony mam normalnie wejście, a z drugiej jakby... Musiałem tak doskoczyć dookoła. Chociaż nie, czekaj, to jest jedno to samo. Dobra, tego nie zniszczę. Na górę też nie wskoczę. No fuck me, no znowu prawie się udało, no. Tak się da wskoczyć, na pewno.
Dobra, może to na razie odpuszczę i pójdę w drugą stronę, bo jak będę cały czas tylko latał, latał i latał, no to minie 20 minut, ja tutaj nic dalej nie zrobię. Na razie pójdźmy tam, gdzie mnie orby prowadziły. I dobra, tu mamy drzwi. Dobra, tego nie zniszczę. No dobra, to jakoś wyszło. Oho, będzie walka. No nie gadasz znowu z tymi łucznikami. No oczywiście. Dobra, w niektórych sytuacjach możesz powtarzać, możesz spamować przycisk, aby wykonać specjalny, szybki atak kombinacyjny i wykonać egzekucję na wrogów. Milion ukłuć po wykonaniu żądła, albo Wild Stomp, aby przyziemionego... Okej, okay, aha, ale to chyba tylko, to drugie chyba tylko przy stylu Gunslinger. Takowego niestety nie mam. Muszę ich zabić, bo inaczej nie będę mógł przejść. Wrócimy, wrócimy. Co? Jak już był stylish? Więc sobie potrójną eskę jednym atakiem? Jak? Ładnie. Okej, Cerber nieźle poskładał. No, kto jeszcze? Ty. Okej, net, spoko. Okej, jakoś to poszło i mam prawie 15 tysięcy, żeby ulepszyć Cerbera jeszcze bardziej. Silence Statuary. Nie mam bladego pojęcia, co to oznacza. To jest dalej to do nawalania. Proszę, proszę. Lubię te kryształki, to bardzo. To jest chyba najszybszy sposób, żeby je zniszczyć, tak naprawdę. 42 tysiące już mam dzięki temu. Ha, nie zgadnę, pewnie muszę zniszczyć te, bo inaczej to nie pojedzie. Więc dobra, żeby przypadkiem to nie pojechało beze mnie. Tak, 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 to takie drobne zabezpieczenie. Aha, okej, okay, never mind.
te takie trzęsienie to jest taki mój czas, żeby na to wskoczyć. Good to know. Okej, są zielone drzwi. Oczywiście zapieczętowane. To jakoś poszło. O! Widziałem kulę na górze, widziałem kulę. No, Boże, kto pana powiedział, żeby te pieczęcie też coś biły, no? Mana. Teraz na górę? Prawie. I cyk. Trzeci fragment niebieskiej kuli. To mi się podoba. Niu. Słyszę to jakieś tykanie. Dobra, ja rozumiem, mam iść tam, tak? Czy mam najpierw iść do tych drzwi? No, zawsze, zawsze kulki prowadziły, no to idźmy za kulkami. Tablica z okrągłą indem coś tam, nie wiem jak to przetłumaczyć, leży przed tobą, nie, leży przed ogromnym obracającym się mechanizmem. Aha, i to jest tyle. Zajebiście. Naprawdę, bo mi to potrzebne do szczęścia, jak nie wiem. Ach, dobra, czyli chyba najpierw do drzwi. Fuck you! Really, fuck you! Komnata grzy. Ciekawa nazwa. No miałem to powiedzieć, że mnie zaraz zabiją, no. 2000 years later. Aha, jakby ja miałem to zrobić. Super. A ja głupio myślałem, że sobie przeskoczę dalej. What the fuck is that? Wygląda jak połączenie muchołówki ze stonogą. Kiedy kolejna walka taka średnia emocjonująca.
No czy... Serio, akurat! Żegnam. Gigapid, ta. Chyba gąbka na pociski prędzej. Astronomical board. Board może być plansza. Astronomiczna plansza? Tak średnio. Astrologiczne urządzenie, które reprezentuje niekończącą się pustkę. Mówi się, że jest zasilane czasem. Dobra, to z czym przyjdzie mi walczyć? Co tu robisz, Szako? Is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good. Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or do you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is. Remember that, kid? Write it down on your hand if you don't trust your head. Ale to jest przeciwnik, czy on tak się będzie pojawiał co jakiś czas? Thanks. You still piss me off though. Ej, fajne zakończenie misji, nie powiem. Nieźle, naprawdę nieźle. Jakby mi naprawdę podziwiam ludzi, którzy by te wszystkie style wymasterowali, bo mi się wydaje, żeby wymasterować absolutnie każdy styl, to trzeba naprawdę chyba kilka razy przejść grę. Bo za jednym podejściem może udałoby się jeden styl wymasterować, ale czy dwa? Już nie jestem taki pewny. Okej, misja piąta. Z diabłów i mieczy? Jakoś tak? Uwolni swoją potęgę na demonicznych bramkarzach. Ale dosłownie, takie by było tłumaczenie. Ewentualnie na demonicznych strażnikach bramy, ale no bramkarze brzmi trochę bardziej w stylu Dantego, bo jestem prawie pewny, że on właśnie tak by ich nazwał. Dobra, teraz tutaj jeszcze, tutaj full, tutaj jeszcze Cerber, cyk, i dziękuję. Dobra. A w sumie właśnie, zobaczmy styl. Jak tam ten miecznik, zobaczmy, Trickster, prawie 7000, miecznik,
No już więcej, no ale to jest akurat logiczne. Skoro używam tego, skoro to potęguje walkę mieczem, a skoro mieczem naparzam w lewo i w prawo, no to wiadomo, że najszybciej ten styl się wyfarmi. Destroying the luck for me, devil boy! And welcome to hell! Please accept my gift. Don't be humble. Just take it. After all, we're buddies, aren't we? Well, isn't that special? To be honest, I was expecting something a little better than this. A wiedziałem, że w końcu się... O, a nie! Walczę dalej! Myślałem, że się zsunie z tej ściany po prostu i tyle. Nie w ogóle? Dobra, wait a minute. Ja coś tam biłem, ale niewiele. Dobra. Co teraz? Dobra, ludzie, won! Ile się można męczyć z durnymi ptaszyskami? Welcome to hell! My name is No musiał, idealnie jakżem, jeżeli go chciał bić, to on se musiał walnąć akurat tego, nie? Okej, dobiję damage, tak jak sądziłem. No, znowu! No, wow! Uważam, się wbił. No. Oops. Okej, czyli co, jedna z wielu walk zapewne. Okej. Niestety jestem trochę w dupie, bo jestem bez tego. Nie mam praktycznie w ogóle życia. A to raczej nie jest z misji koniec, tego dopiero jej początek. Niekończące się infernum. Dobra, mamy ten taki mechanizm, to może teraz go spróbujemy tutaj użyć. Może coś to da.
Ja? Aha! Okej, okay, czyli jednak to było aż tak proste. Okej. Okay. Zabierzmy w takim razie cokolwiek się tam znajduje. Tutaj. Tu czy? Nie, to było niżej, niżej. Już tu chyba. O właśnie. Co to jest? Wadżura. Model starożytnej broni używany do kontrolowania błyskawic. Ten jednak jest jedynie dekoracyjny. No, żeby nie było za łatwo, co? Dobra, zgarnięte. No to teraz, rozumiem, idziemy tu, tak? No i to jest zablokowane, ale tutaj coś jest. A, okej. Okay. Okej, okay, czyli dobrze myślałem. Tylko po prostu poszedłem w złe miejsce. Co się znajduje tutaj? Soul of Steel. Dusza stali? Esencja potężnej i przerażającej duszy. Jej posiadacz nie musi obawiać się piekła i zapomnienia. Okej. Okay. I co, odpalimy sobie Devil Trigger teraz? Nie. Najwidoczniej jeszcze nie. Wygnoje. Co po drugiej stronie jeszcze? Oczywiście. To jest na tyle. Czyli proszę, tak blisko i tak daleko. Ha, proszę, proszę. Ciekawe. Dobra, Icy tu, spoko. I dobra. Cyk! Cała kulka za darmo. Okej, okay, teraz tutaj używamy duszy, żeby przejść dalej. Search of Fortunas. Czyli poszukiwacze fortuny? Jakoś tak? W sensie, nie jestem pewien, co search oznacza, ale na pewno fortuna to będzie coś z fortuną. To co jest? Nie wiem. No
Dobra, lecimy na górę. I co? Teraz do tych gatekeeperów? Okej, nie wiem, co to była za ścina, nie? Ale wyglądała co najmniej dziwnie. Ha, muszę to nadać jeszcze raz. Super. Tylko pytanie, czy walka też będzie jeszcze raz? No, oczywiście, że tak. O, jeden ze spadł, spoko. Dobra, dolecieliśmy, czy tam dojechaliśmy na górę. Tam mi się wydaje, że Trickster byłby lepszy na tamtą walkę. Tylko dalej boli mnie fakt, że... Tak jak w czwórce nie mogę sobie zmieniać na bieżąco tych styli. Bo w czwórce jest zmiana, że nie ma czegoś takiego, że mam ten styl wybierany właśnie przy tym posągu, tylko mogę je zmieniać na bieżąco, chyba właśnie na krzyżaku. Komnata ognistej burzy. O, okej, i to będzie tu. Będą te nasze gatekeepery. It's been ages, but we finally have company. I see that. We must entertain our guest. You're right. We have to be gracious hosts. What should we do? How do I know? We need to come up with something. Brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, a sigh is when... Enough already! How long are you two gonna keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it? Our job here is to draw this pool. That's right! We can't let you pass! Okay. Ty zablokował mnie? Wow, chyba go skontrowałem. Totalnym przypadkiem. Nice! No nie! Już myślałem, że uda mi się to bez trafienia zrobić tę misję. Aże Boże, jak jest tę misję, tę walkę. Dobra, to żebym się nie popisał akurat. No już. No, kolejny... A, kontra makler. Nie
dobrze! Hono, 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 hono! A bo ja przyjdę do siebie, też może być. Łodźcie, panie, jak się skąbił! Adios. Wait. Yes, wait. We have been waiting for a long time. Yes, a very long time. For someone stronger than us. Someone who can control us. My name is Agni. And my name is Rudra. You shall take us with you. We can be a great help to you. Okay. But on one condition. What is it? Name it! No talking. Fair enough. As you wish. Nice. Impressive. No talking. Good. Agni i Rudra. Ostrza. Serrated. Chodzi o kształt pewnie, jak one wyglądają. Końcami, które wywołują ogień bądź tornado. Okej. Okay. Czyli walimy ogniem albo wiatrem. Możesz... Oh, come on! Serio? Tylko dwa Devil Army naraz? Nie, dwa rodzaje danej broni. Możesz zmieniać ekwipunek na początku każdej misji. Nie gadaj, serio? Okej, okay, styl wylewelowany. Okej. Okay. Przy rebelionie jest taki rzut, przy Cerberze jest takie walnięcie kryształem. Nie, nie tu. To była góra. Nie, to był dół. I co, nie mogę ich zmienić? Naprawdę? No ej, no to jest jakiś żart. Bez nadzieja. Dobra, pomijamy. Zapisujemy oczywiście. Zapis. Jeszcze tutaj. Swordmaster level drugi. No i dobra. Kolejna misja w kolejnym materiale ode mnie. Póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z DMC Devil May Cry. Z DMC 3. God fucking damn it. Ile razy ja to jeszcze pomylę? Z DMC 3. Cześć.